Iwona nie jest w stanie zapomnieć o ostatniej nocy spędzonej z Wojtkiem. Z samego rana wybiera się do niego. Sarze próbuje wcisnąć kit, jednak jej przyjaciółka rozczytała ją i wie, że idzie do Wojtka, ale Małkowska twierdzi, iż idzie do fryzjera. Zagubiona dziewczyna udaje się do Kasi i zwierza się ze swoich problemów. Z hostelu udaje się do Scarface i przyznaje Sarze rację. Iwona chce zobaczyć się z Wojtkiem ostatni raz. Dzwoni do niego, jednak mężczyznę nie odbiera, bo w tym samym czasie jest u drugiej kochanki. Przez jej telefon ich randka kończy się przedwcześnie, ponieważ Lena wyrzuca go z mieszkania. Po wyjściu od kochanki dzwoni do Iwony, ale nie dochodzi do spotkania, bo lekarz nie ma czasu. Pewnie Wojtek odmówił jej spotkania, bo był niepocieszony, gdyż przez Iwonę nie zdążył przelecieć Leny. A tak całkiem serio, to ten wątek jest aż czasami za bardzo naciągany, bo pewnie duża część z was zauważyła, że kiedy Iwona zadzwoniła, to Lena wyglądała tak, jakby była o niego zazdrosna, a on tłumaczył się jej jak dzieciak. Niby są w układzie, a wygląda tak, jakby chciała go mieć na wyłączność. Naprawdę dziwne to i w sumie nie zdziwię się, jeśli za kilka odcinków dowiemy się, iż Gawrońska jest z nim zakochana, a niestety wszystko na to wskazuje. Nie wiem, co wy myślicie na temat jej zachowania, więc możecie napisać w komentarzu, czy Lena jest zakochana w lekarzu, a Iwona jest uzależniona od Wojtka?